Hydrostatyka, zadanie numer 6. Na siłomierzu zawieszono kulkę metalową i odczytywano wskazanie, gdy była ona w powietrzu, wskazanie było 1 N, i w wodzie, wskazanie było 75 setnych N. Jaka była gęstość kulki? Znamy gęstość wody. Wypisujemy dane, poszukiwana gęstość kulki. Mamy dwie sytuacje. Kulka wisi na siłomierzu w powietrzu, a potem kulka też wisi na siłomierzu, ale znajduje się w wodzie. Pierwsza więc sytuacja. Kulka, na nią działa oczywiście jej ciężar, ale działa również skierowana pionowo w górę siła sprężystości sprężyny rozciągniętej Fs1. Ponieważ kulka spoczywa, to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły działające równoważą się. Wartość ciężaru jest równa wartości siły sprężystości. Zapisujemy to. Fs1 to siła sprężystości w powietrzu działająca na kulkę. Nie uwzględniamy siły wyporu powietrza. Jej wartość tak mała jest w stosunku do gęstości, w porównaniu do gęstości kulki, że zaniedbujemy siłę wyporu powietrza. No i druga sytuacja. Kulka znajduje się teraz w wodzie. Ciężar kulki oczywiście nie zmienił się. Jest on stały Q. Ale pojawiła się siła wyporu działająca na kulkę. Kulka spoczywa, więc siły działające się muszą równoważyć się. Drugą siłą jest siła sprężystości Fs2 przyłożona przez sprężynę. Ale ta siła jest mniejsza od Fs1, zresztą to mamy po odczytach, z treści zadania to wynika, ale ma taką wartość, że siła wyporu wody plus siła sprężystości jest równa ciężarowi. Zapisujemy tę równość. Lewe strony obu tych równań są takie same. No to porównajmy strony prawe. Od razu siłę wyporu działającą na kulkę rozpisałem jako iloczyn gęstości wody, objętości wody wypartej, czyli objętości kulki, razy przyspieszenie ziemskie g. No, w tym równaniu tu nigdzie nie widzimy gęstości wody, ale przyjrzyj się bliżej drugiemu z tych równań objętych klamrą. Przecież ja mogę rozpisać ciężar kulki jako iloczyn gęstości kulki, objętości kulki i przyspieszenia ziemskiego. I to jest równe Fs1. Stąd wyznaczam V, objętość kulki. Objętość jest to jednocześnie objętość wypartej wody. I wstawiam ten wzór w to miejsce za V, ten stosunek, co otrzymuję. Ano takie równanie, zobacz, w którym od razu możemy zauważyć, że G, przyspieszenie ziemskie, można uprościć. Zostaje taka równość. W tej równości nie wiadomo jest tylko gęstość kulki. Nie będę tego pokazywał. Wyznaczcie sami ρ z tego równania. Ono będzie wyglądało w ten sposób. Po podstawieniu danych jest to około 4000 kg na metr sześcienny.